Narodowe Święto Niepodległości już w tę sobotę. Jak co roku miasta w regionie przygotowały różne atrakcje, zaczynając od tych oficjalnych, po mniej tradycyjne rozgrywki sportowe czy koncerty. 11 listopada najwięcej będzie się działo w centrum Katowic oraz na Stadionie Śląskim. Tegoroczne obchody to m.in. pokazy sprzętu wojskowego. Na stadionie wystąpi zespół Śląsk, a na zakończenie wydarzenia grupa Fil. Wcześniej ulicami Katowic przejdzie marsz pod pomnik marszałka Piłsudskiego. Karolina Komada. Obchody rozpoczną się mszą świętą w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Potem zaplanowany został przemarsz pod pomnik Piłsudskiego, gdzie odbędzie się uroczysty apel. Kolejny rok z rzędu impreza przeniesie się na Stadion Śląski. Pokaz militariów, Park Techniki Wojskowej z Zabrza. To także pokazy lotnicze, wspólne odśpiewanie hymnu o godzinie 13. Będzie można otrzymać flagę, zarówno małą dla najmłodszych, jak też dużą flagę, gdybyśmy chcieli sobie gdzieś ją wyeksponować w domu. Występy na scenie, zespół pieśni tańca Śląsk, Julia Żugaj, Fil. Do tego wszystkiego wiele atrakcji innych dla najmłodszych. A w strefie dla dzieci m.in. malowanie twarzy, dmuchańce i mobilny park klinowy. To nie koniec atrakcji. Mieszkańcy województwa mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w swoich miastach. Na przykład w Zabrzu to występy orkiestry górniczej, wydarzenia artystyczne i sportowe. Sportowo, ponieważ w hali Mosir, w której mamy już nową nawierzchnię do gry w piłkę nożną, odbędzie się 24-godzinny turniej piłki nożnej. Młodzież w różnym wieku, dzieci i młodzież w różnym wieku, 60 drużyn, będzie zmagać się przez całe 24 godziny i właśnie na listopada godzinie 17 nastąpi wręczenie medali i pucharów. Obchody Święta Niepodległości nie ograniczają się tylko do jednego dnia. 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w Sosnowcu będzie celebrowana od 10 do 14 listopada. 10 listopada mamy rajd niepodległości, już 7 rajd niepodległości wokół Trójkąta Trzech Cesarzy, czyli miejsca, gdzie kiedyś stykały się trzy zabory, tutaj razem z PTTK. To organizujemy. No oczywiście te najważniejsze wydarzenia to jest 11 listopada i tradycyjne maczki. Tam pod krzyżem składamy kwiaty. Wszystkie wydarzenia, koncerty czy pokazy wojskowe są zorganizowane tak, aby najmłodszemu pokoleniu pokazać, jak dbać i świętować ten ważny dzień dla naszej ojczyzny.